postanowiłem, że wreszcie nastał czas na opowiedzenie dokładnie o wielu bitwach, jakie pojawiły się w Śródziemiu i w sumie uznałem, że najfajniej będzie rozpocząć od pierwszej bitwy o Beleriand, która bardzo często jest zapominana i pomijana przez wielu podczas opowiadania, no na przykład o końcówce Ery Drzew. Zapewne nawet mi zdarzyło się kilkukrotnie zapomnieć, powiedzieć coś o tym wydarzeniu podczas omawiania jakichś tematów, ponieważ jakoś tak człowiek skupia się na tych innych, o wiele głośniejszych zmaganiach pomiędzy Morgothem albo Sauronem i wolnymi ludami. Pierwsza bitwa o Beleriand nie jest jakoś mocno opisana. Ogólnie Tolkien przez fakt, że brał udział w I wojnie światowej, nie traktował różnych wojen i bitew, które wpisywał do swojego drugiego świata, jako coś wielkiego, co trzeba dokładnie opisać. Tylko raczej jako pewną konieczność do wytłumaczenia pewnych zmian w świecie, dlatego przed omówieniem pierwszej bitwy postaram się mocno nakreślić podłoże odnośnie tego, co działo się wcześniej, oraz wspomnę kilka zdań o Bitwie Potęg i oczywiście jakie skutki dla Beleriandu miała ta bitwa. Ponieważ sam przebieg zarówno tej bitwy, jak i kolejnych jest niesamowicie skąpo opisany i w sumie można traktować te materiały jako takie kompendium, streszczenie, które skupiają się na około wojen Śródziemia. Valarowie, by zapewnić bezpieczeństwo elfom, ponieważ Śródziemie było pod kontrolą Morgotha, a oni sobie przebywali na wyspie Valinor, postanowili, że zaatakują Morgotha, który porywał elfy i za wszelką cenę próbował je w jakiś sposób zmienić, albo po prostu upokorzyć. W końcu elfy to pierworodne dzieci Eru i Luvatara, więc to był sposób Morgotha na, no powiedzmy, pewną zemstę na swoim stwórcy. Morgoth zbudował fortecę Utumno, w której przesiadywał, oraz Angband, w której to znajdowała się jego prawa ręka Sauron. Wedle informacji z książki Silmarillion, elfy wierzyły, że schwytane przez Morgotha elfy były trzymane w więzieniu i powolną sztuką jego okrucieństwa i zawziętości zostali upodleni i zmienieni, aż stali się orkami, ponieważ nie wiedzieli, jak wytłumaczyć fakt, że ci orkowie żyli i rozmnażali się podobnie do dzieci Iluvatara, ludzi i elfów. Jest to ważny element, ponieważ jest to jeden z najtrudniejszych do potworzenia elementów, skąd to orkowie się dokładnie wywodzą. Tolkien miał kilka, powiedzmy, wersji początku orków, natomiast tutaj skupimy się na tej najbardziej powszechnej, czyli tej z Silmarillionu. Natomiast wracając do Valarów, to uzgodnili, że muszą za wszelką cenę odzyskać panowanie nad Ardą oraz muszą uwolnić elfów od cienia, jakie roztaczał Morgoth. Poczyniwszy niezbędne przygotowania, ruszyli, by odnaleźć warownię Morgotha Utumno i pokonać go. Elfy z tego czasu wspominają tylko tyle, że ziemia się trzęsła i słychać było huk jak grzmoty. Nie znają dokładnego przebiegu całej tej operacji, jednak tę wojnę nazwano Wojną Potęg. Morgoth stawiał czoła Valarom i wysyłał na nich wszystkie swoje maszkary, jakie zgromadził w Utumno, ale nie mogli się oni równać z gniewem Valarów, którzy błyskawicznie osiągnęli zwycięstwo i zmusili siły Morgotha do cofnięcia się do samej fortecy, a następnie zostawili straże niedaleko elfów i postanowili dokończyć to, co już zaczęli. Oblężenie Utumno było długie, ale skrupulatnie Valarowie robili postępy, rozgrywając wiele bitew pod bramami warowni. Doprowadziło to do sporych zmian w ukształtowaniu całego Śródziemia, które oddaliło się od wyspy Valarów, a dno mórz zapadło się jeszcze głębiej. Powstało również wiele nowych zatok, jak chociażby ta w Helcaraxe oraz zatoka Balar, do której wpływała rzeka Sirion. Valarowie wiedzieli, że to się stanie, że walcząc z Morgothem będą niszczyć i zmieniać Śródziemie, ale musieli to zrobić. Przez ich akcje krainy na dalekiej północy zostały doszczętnie zniszczone, ale w końcu bramy warowni zostały rozbite w drzazgi, mury wysadzono z fundamentami, a Morgoth uciekł do najgłębszych tuneli, jakie były kopane pod Utumno. W tych ciemnościach zmierzył się z nim Valar Tulkas, który pokonał Morgotha, którego następnie skuto łańcuchem i zaprowadzono do Valinoru, gdzie przez 300 lat znajdował się w więzieniu Mandosa. Twierdza Utumno została zniszczona, ale Valarowie zrobili to niedbale i sporo ze sług Morgotha, w tym Sauron, uciekli i schronili się w Angbandzie, gdzie przez kolejne lata trwali i knuli. Sauron za wszelką cenę chciał pokazać się z jak najlepszej strony i wzbudzić podziw Morgotha, gdy ten w końcu wróci. Więc to on przejął jego, jak to mogę nazwać, badania i próby przekształcenia różnych stworzeń zamieszkujących Ardę w takie brzydkie i złe.
to Sauron przez te 300 lat, które notabene były mniej więcej 3 tysiącami lat Słońca, rozmnażał chociażby orków czy wielkie wilki, wilkory i inne maszkary. I tak się w końcu złożyło, że Morgoth został wypuszczony z tego więzienia i w ramach zemsty skłócił elfy zamieszkujące Valinor, zabił i zniszczył 2 drzewa Valinoru dające tej wyspie światło i piękno, a na koniec zabił króla Noldorów Finwego, ukradł Silmarile, dzieło elfa Feanora i uciekł do Angbandu. Cała wojna potęg, jak nazywa się walkę Valarów z Morgothem, miała miejsce między 1090 a 1100 rokiem ery drzew. I można uznać, że przez długi czas w Beleriandzie, krainie, w której osiadło wielu elfów, było spokojnie. Elfy po tej wojnie zostały zaproszone przez Valarów do Valinoru, ponieważ Valarowie chcieli, by zamieszkali w dużo lepszych warunkach oraz by mogli cieszyć się ich towarzystwem. Po wstępnym kręceniu nosem uformowały się 3 wielkie chówce, a raczej szczepy elfów i wyruszyły na zachód, ale spora ich część podczas podróży postanowiła zostać w różnych krainach, jakie mijali. Na przykład byli to Nandorowie albo Sindarowie, którzy postanowili pozostać i poszukać ich króla, który w lasach Beleriandu odnalazł Majarkę Melianę i zakochał się w niej tak mocno, że nie mógł wyruszyć już dalej. Elfy te nazwane zostały elfami szarymi, a ich król Elwë zyskał tytuł Elu Thingol, czyli Szary Płaszcz. Szare elfy nie były skupione w jakimś jednym konkretnym miejscu w Beleriandzie, ponieważ nie czuli zagrożenia z żadnej strony, więc tam, gdzie im się podobało, tam sobie żyli, ciesząc się chwilą. Poza elfami w Beleriandzie żyły również krasnoludy, które zbudowały sobie 2 miasta w Górach Błękitnych o nazwach Nogrod i Belegos. Żoną Elu Thingola była wcześniej wspomniana Meliana, która była bardzo podobna do Valarów, można rzec bogów, ale właśnie ona była tym innym Ainurem, których nazywa się Majarami. Majarowie byli nieco słabsi, ale dalej byli bardzo silnymi istotami i do tych Majarów zalicza się również Sauron, czy lepiej znany przez większość ludzi Gandalf albo Saruman. Po wielu latach Meliana miała przeczucie, że pokój na Ardzie nie będzie panował już długo i poprosiła swojego męża Thingola, by ten w jakiś sposób zadbał o bezpieczeństwo dla nich i ich poddanych. Dlatego Thingol zwrócił się do krasnoludów zamieszkujących Góry Błękitne i dzięki ich pomocy wybudowane zostało Menegroth, warownia, a zarazem miasto, w której mieszkać mogli poddani Thingola. I również po jakimś czasie krasnoludy przybyły do Thingola i opowiedziały mu o panoszących się po Beleriandzie złych istotach. Byli to oczywiście orkowie, którzy zaczęli wychodzić z Angbandu i powoli studiować krainę, by być gotowi na powrót swojego pana. Thingol zatem ponownie poprosił krasnoludy, by wykonały dla niego broń i pancerze oraz żeby nauczyły jego elfów, jak wykonuje się takie rzeczy, po czym przepędzili orków i strzegli swoich granic. Również po wschodniej stronie Gór Błękitnych zaczęli panoszyć się orkowie. I w ten sposób mieszkające tam elfy, w większości Nandorowie, postanowili przeprawić się na zachód do Beleriandu, dokładnie do krainy zwanej Osiriand i zamieszkać w pobliżu Thingola. I właśnie niemalże 200 lat później elfy i krasnoludy ponownie musiały stawić czoła orkom, tym razem jednak ich nadejście było nieco bardziej skoordynowane. Morgoth wrócił do Angbandu w roku 1495 ery drzew. I jako że narobił dużo bałaganu w Valinorze, zniszczył te 2 drzewa Valinoru, zabił króla Noldoru Finwego, skłócił Feanora oraz Fingolfina i na końcu ukradł Silmarile, czyli opus magnum Feanora, to przeczuwał, że ktoś będzie próbował mu tu zagrozić i na przykład, że Valarowie wyruszą po niego do Śródziemia. Dlatego po powrocie do Angbandu odbudował i umocnił te warownie, a następnie przez niespełna 2 lata, podczas których to nie Valarowie, a Noldorowie na czele z ogarniętym szałem Feanorem maszerowali i płynęli z Valinoru do Śródziemia, to Morgoth postanowił przeszkolić pierwszą wielką armię i przy jej pomocy zdobyć Beleriand. Te ziemie wyglądały również inaczej niż w momencie, gdy on, Morgoth, został zawleczony do więzienia Mandosa na 300 lat. Z pustych i mrocznych stały się nagle zapełnione i pełne życia, co bardzo mu się nie podobało i chciał to zmienić. A drugim powodem, przez który zapewne zaatakował, był fakt, że nie uznawał on stworzeń Iluvatara i Valarów, a widok dużej ilości elfów i krasnoludów zapewne napawał go gniewem. Wydawało mu się, że bez większych problemów uda mu się przełamać i pokonać mieszkające w tej krainie elfy i krasnoludy.
W końcu to tylko jakieś malutkie istoty, nie mogące się równać z potęgą Valara. Ale raczej szybko się zaskoczył. Plan Morgotha na podbój Beleriandu był wręcz dziecinnie prosty. Gigantyczna armia orków oraz innych potworności, jakie do tej pory udało się Morgothowi, a jeszcze bardziej Sauronowi rozmnożyć, wyszły przez bramy Angbandu pod osłoną rosnutej przez Morgotha chmury wydobywającej się z Thangorodrimu i podzieliły się na dwa zastępy. Jeden udał się na zachód Beleriandu i przeszedł między rzeką Sirion i Narok, natomiast drugi udał się na wschód i przeszedł między rzekami Kelonem i Gelionem. A niektóre z mniejszych orczych band wspięły się nawet na przełęcz Anach i Aglon, by ewentualnie móc zakraść się na wroga od tyłu, zwłaszcza na Sindarów Thingola. W typowym dla Tolkiena stylu nie mamy bladego pojęcia, jak wielkie były siły Morgotha, które atakowały wolne ludy Beleriandu, oraz jak wielkimi siłami dysponowały te wolne ludy, by móc się obronić. Chociaż wielu ludzi ma różne dzikie spekulacje na ten temat. Jak niemalże na początku materiału już wspominałem, elfy nie były wtedy jeszcze jakoś bardzo zbite w jednym konkretnym miejscu. W sumie wtedy istniały tylko takie jakby trzy, jakbym to mógł nazwać, tereny kontrolowane przez elfy, ale nawet jeżeli Thingol zamieszkał w Menegroth i największa ilość elfów skupiła się w Eglador, to dalej duża ich ilość swobodnie wędrowała po całym obszarze królestwa albo poza nim i mieszkali w takich małych rodzinnych grupkach, które no, były bardzo podatne na ataki. Tak więc poza królestwem Thingola, które nazywało się wtedy Eglador, były jeszcze tereny Falas, którymi zarządzał Círdan Szkutnik, oraz królestwo Osiriant, zarządzane przez Denethora, władcę zielonych elfów Lyquendi, którzy przybyli do tych terenów nieco wcześniej z Eriadoru, bojąc się właśnie zagrożenia ze strony nieprzyjaznych istot z Angbandu. Jak więc zaznaczyłem, plan Morgotha na podbicie Beleriandu był niesamowicie prosty. Po prostu przygnieść zachód i wschód Beleriandu, ogromną ilość wojsk i szybko się z nimi rozprawić, z elfami oczywiście. Dlatego Menegroth zostało osaczone z dwóch stron, ponieważ znajdowało się akurat między rzeką Sirion i Kelon, no i orkowie Morgotha rabowali co się dało oraz mordowali kogo się dało. Dzięki temu Morgothowi udało się odseparować trzy główne skupiska elfów od siebie, no i wtedy w tej najgorszej pozycji znalazły się właśnie szare elfy Thingola. I będąc między tym młotem a kowadłem, nie mając za dużego wyboru, wymaszerował ze swoją armią, by uderzyć we wschodnie wojska Morgotha i posłał informacje do zielonych elfów Denethora, by wsparli go w tej walce z tą armią. No a Denethor odpowiedział na wezwanie szybko i stawił się do walki ze sporą ilością swoich wojowników. I to elfy Denethora zaatakowały wschodnią armię i do wielkiej bitwy doszło na wzgórzu Amon Ereb. Dla tych elfów był to wielki szok, ponieważ ogromna ich ilość walczyła teraz dopiero pierwszy raz i znaleźli się naprzeciw niesamowicie licznego wroga, o wiele lepiej uzbrojonego, ale w końcu nadciągnęły armię Thingola i wzięły w kleszcze wschodnią armię orków na północy od uskoku Andram i zadały nieprzyjacielowi druzgocącą klęskę. Rozbite niedobitki wschodniej armii Morgotha zaczęły uciekać na północ i w kierunku Gór Błękitnych, a wtedy zastąpiły im drogę krasnoludy, którzy zaczaili się tam i zbrojni w topory zmasakrowali wielu uciekających orków Morgotha, także niewielu z nich zdołało wrócić do Angbandu. Niestety jednak również straty wśród elfów były znaczne. Zielone elfy z Osiriandu, jak wspomniałem, nie były zaprawione w boju i co gorsze, nie miały zbyt dobrego oporządzenia. Mieli łuki, włócznie i inną prostą broń. Ale wiele osób tutaj wskazuje na to, że nie posiadali żadnej broni wykonanej z metalu, takie jak miecze, topory albo groty i włóczni. Ponadto posiadali bardzo słabe pancerze, albo w ogóle ich nie mieli, z racji na brak wcześniejszych incydentów o charakterze zbrojnym, no i przyszło zmierzyć im się we walce z zakutymi w metal maszynkami do mordowania, osłaniającymi się tarczami i wywijającymi długimi dzidami o szerokich ostrzach, co umożliwiło im ranienie elfów z bezpiecznej odległości. Albo co gorsze, takie elfy stawały naprzeciw trollom. I chyba łatwo sobie wyobrazić, jak takie coś mogłoby się skończyć. Mimo to, orkowie nie są w stanie sprostać elfom. Nawet pomimo tak dużej przewagi, zarówno liczebnej, jak i w formacie wykorzystywanej broni, to przegrali to starcie. Jednak ta przewaga i różnica uzbrojenia zapewniła im chociaż tyle, że wielu elfów wtedy poległo,
w tym ich król Denethor, który został osaczony na wzgórzu Amon Ereb i nim wojska Thingola zdążyły nadejść im z pomocą, orkowie zabili króla i jego oddział. Thingol następnie pomścił króla Osiriandu, ale czasu nie dało się już zmienić. Elfy z tego królestwa długo opłakiwały stratę Denethora i innych, którzy polegli podczas tej bitwy. Był to też specyficzny moment dla zielonych elfów, ponieważ po śmierci króla Denethora i wielkiej żałobie byli tym tak wszystkim mocno dotknięci, że nie chcieli mieć już więcej króla oraz obiecali sobie, że nie staną do walki w otwartym polu z siłami Morgota. Lycwendi zaczęli się wtedy bardzo odsuwać od spraw, jakie toczyły się w Beleriandzie i woleli żyć w ukryciu, co niestety nie wpłynie pozytywnie na przyszłość tych terenów. Elu Thingol następnie wrócił do Menegroth. Wschodnia armia Morgota została rozbita, ale wówczas dowiedział się, że na zachodzie armia orków odniosła zwycięstwo i zepchnęła elfa Círdana do samego brzegu Morza Beleagair. Thingol zrozumiał, że nie ma teraz odpowiednich sił oraz czasu, by móc szybko wyprowadzić kontratak i wspomóc Círdana. Zdecydował się zatem wycofać do swojego królestwa i rozesłał wieści do swoich poddanych, by ci, którzy przeżyli i którzy mogli, skryli się w lasach Neldoret i Region. Jego żona Meliana, wykorzystując moc swoich czarów, oplotła cały Eglador, nazwę królestwa Thingola, niewidzialnym jakby murem cieni i omamień, powodujących, że na przykład tacy orkowie zawracali albo zmieniali kierunek marszu, a nazywa się to obręczą Meliany, której nikt nie mógł przekroczyć bez zezwolenia jej lub jej męża. No chyba, że istota przechodząca była silniejsza od nich. Od tej pory królestwo Thingola zaczęto nazywać Doriath i w pewien sposób stało się ukryte przed siłami Morgota. W Falas, pozostawiony na pastwę losu, Círdan rozkazał umocnić się w dwóch portowych miastach, Eglarest i Brithombar, nazwanych inaczej przystaniami Falas. Przez kilka miesięcy byli oblegani i wszystko wskazywało na to, że Morgoth osiągnie sukces właśnie za sprawą braku interwencji Thingola i że wreszcie uda mu się przejąć kontrolę nad zachodnią częścią Beleriandu, co następnie da mu możliwość na ponowne zaatakowanie wschodniej części i tym razem przejmie on cały ten teren dla siebie. Wydarzyło się jednak coś, co zmusiło go do odwołania orków oblegających Falas. Kilka miesięcy po pierwszej bitwie o Beleriand przez cieśninę Helcaraxe przeprawił się Feanor ze swoim ludem. I domyślam się, że musiało to być ogromnym zaskoczeniem, nawet nie tyle dla Morgota, co dla elfów Beleriandu, gdy nagle tysiące, dziesiątki tysięcy, a może nawet setki tysięcy Noldorów pojawiło się w Losgar. Morgoth spanikował i wysłał wszystkie wojska, jakie posiadał, by zatrzymać Noldorów i uniemożliwić im utworzenie jakichkolwiek placówek. Chciałby Noldorowie cofnęli się do morza i wtedy mógłby wrócić do swojego oryginalnego planu, no ale tak się nie stało i niedługo po tym rozpoczęła się druga bitwa o Beleriand, nazwana Dagor Nuin Giliath, bitwą pod gwiazdami. Pierwsza bitwa o Beleriand okazała się w sumie remisem, zarówno dla wolnych ludów Beleriandu, jak i dla Morgota. Lwia część jego armii została pokonana, ale udało mu się odciąć na pewien czas elfów i spowodować również, że spora ich ilość przestanie się interesować wieloma wydarzeniami, które będą jeszcze miały miejsce w Beleriandzie. Thingol po wygranej ze wschodnią armią trochę pokazał, jakim to jest wspaniałym kolegą, że postanowił nie wesprzeć od razu Círdana i możliwe, że w ogóle nie miałby takiego zamiaru, bo w swojej pysze stwierdził, że skoro chroni go teraz obręcz Meliany, to będzie wszystko z nim dobrze. Chociaż spoglądając właśnie na te późniejsze wydarzenia, gdzie łatwo można zaabsorbować, jak odciął się od większości wydarzeń Beleriandu, no to właśnie Círdanowi wtedy by pewnie nie pomógł. Elfy Zielone ucierpiały najmocniej. Utraciły króla na bardzo długi czas, bo dopiero po wielu setkach lat można uznać, że będą oni uznawali elfa Sindara za swojego króla. Ale teraz w sumie mieli bezkrólewie. Uznali, że nie będą już nigdy walczyć z Morgotem i domyślam się, że wielu innych elfów uznało ich za tchórzy. I gdyby nie Noldorowie, to Morgoth osiągnąłby w końcu swoje, ponieważ kolejny atak prawdopodobnie przełamałby obronę elfów, a jak nie kolejny, to jeszcze następny. No, on akurat mógł sobie pozwolić na rzucanie ogromnych hord wojsk i nie przejmowanie się stratami.
Tak więc można uznać, że Sindarowie mieli szczęście, że wkurzony Feanor wjechał z buta do Śródziemia, ponieważ więcej informacji na temat tej bitwy już nie mamy. Widziałem sporadycznie na różnych forach, że ktoś próbował właśnie estymować, jak wielkie wojska miały elfy oraz Morgoth. No, nie chciałem takich informacji wcześniej dodawać, ponieważ jest to takie typowe bajkopisarstwo. Zauważyłem, że często pojawia się informacja, że Morgoth mógł mieć blisko 100 tysięcy orków na raptem 20 tysięcy wojsk elfów, co trochę nie wydaje mi się dobrym jakby wskaźnikiem wielkości tych armii. Ja raczej celowałbym w maksymalną ilość 50-60 tysięcy wojsk Morgotha do właśnie tych 20 tysięcy wojsk elfów. Chociaż w sumie, jeżeli chodzi o populację w całej historii, którą Tolkien napisał, to jest to niesamowicie interesujący temat, gdzie w jednym momencie Tolkien fantastycznie opisuje, jak prężnie rozwijała się jakaś populacja, a w innym nagle tworzy, czy też materializuje z niczego ogromne ilości, powiedzmy, ludzi albo orków. Jednak to nie jest na ten film. Tak więc możecie dać znać w komentarzach, jak wam się takie coś podobało, a ja będę już kończył ten materiał. Do usłyszenia już wkrótce.